Mam głos. Panie Wojtku, Panie Olu, zapraszamy. Przy okazji jeszcze się zapytam, tutaj podają takie pytania, jaka to część Bułgarii, ten, jakbyś tak można było na przykład nasze ludowe tańce połączyć, Panie Wojtku, to które by to były? No myślę, że z tego co rozmawiałem z Bułgarami, oni mówią, że tańczą tańce północno-zachodniej Bułgarii, czyli tak jakby nasz Śląsk i powiedzmy Pomorze. Nie widzę połączenia takich. Śląsk z Pomorzem, nie wiem czy to by dało radę. No teoretycznie nie, dlatego te ich tańce mimo wszystko, mimo tej żywiołowości, trochę się różnią. Ale podobało się Państwu, prawda? Mnie się strasznie Bułgarzy podobają. Jeszcze wystąpią dla nas dzisiaj, więc jak będą słyszeć Wasze brawa, Wasze oklaski, to na pewno wystąpią i zatańczą dla Państwa chętnie. Dobrze, to teraz tak, przechodzimy od razu do naszych kolejnych gości, którzy są bardzo, bardzo daleko. Przenosimy się teraz do Ameryki Północnej, do gorącego i kolorowego Meksyku. Grupa Folklorico de Mexico Alianza. Lider grupy Alejandro Coronado. Dyrektor muzyczny Roberto Pessino. Rok założenia 2000. Zespół prezentuje tradycyjny i barwny folklor Meksyku. Wystąpił na 65 festiwalach na całym świecie. Obecnie przebywa na tournée. Gościł już w Rosji, w Włoszech, obecnie gości w Polsce, a następnie udaje się do Francji. I oni, drodzy Państwo, od półtora miesiąca są, jak tutaj zdradził mi Pan Wojtek, w drodze. Jesteście z nimi od środy, jak im się podoba w Polsce? Znaczy się, jesteśmy z nimi już drugi tydzień, bo oni przyjechali tydzień wcześniej, bo po prostu mieli trochę taką dziurę w swoim programie, ale i mieszkają u rodzin, także to bratanie się takie jest naprawdę wielkie. Słyszałam, że bardzo im smakuje polska kuchnia. Zwłaszcza, słuchajcie Państwo, schabowe. Uwielbiają nasze schabowe. I to mnie właśnie zastanawia, bo spójrzcie Państwo na ich postawę. Chłopcy są tak szczupli, że aż boli. Nie będziemy mówić, ile schabowych zjadali na obiad. A mieszkali gdzie? W Bychlewie czy w Pamięcach? Mieszkają i w Bychlewie, i w Pabianicach, i w Hechle, po prostu tam, gdzie rodzice członków zespołu. Dokładnie. Dobrze, widzę, że już są gotowi, przynajmniej niektórzy. Więc teraz Państwo, prawa, lewa ręka, wielkie brawa dla naszych gości z Meksyku! Rodos, rodos, sí. Su canto le vocación.
brindaste con su canto la evocación. Jaripeo y su festejo que huele a surco y a tradición. Remedio de la plena más admirable de mi nación. Qué lindo es el Caribe y cuánta su emoción. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Yumba, 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 yumba. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Yumba, 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 yumba. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Dziękuję. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. Alatiralay, alay, alatiralay, alay. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. ¡Échale! Suspiraba una ballena, en un suspiro decía el que la seca la llena. Alatiralay, alay, alatiralay, alay. En un suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací pico pico. Soy como el tarra cantando, donde quiera meto el pico. Alatiralay, alay, alatiralay, alay. Soy como el tarra cantando, donde quiera meto el pico. Todos suben a dar, a la tira, la tira, la tira. Los 5 son 20, después 7 son 21. Mi padre fue Gavilán y yo nací tico tico. 4 por 5 son 20, después 7 son 21. A la tira, la tira, la tira. A la tira, la tira, la tira. 4 por 5 son 20, después 7 son 21. 4 por 5 son 20, después 7 son 21. 4 por 5 son 20, después 7 son 21. 4 por 5 son 20, después 7 son 21. ¡Sí, sí! Ahora, dice. Si tú no las mancuernas, yo sí las he mancuernado. Si tú no las mancuernas, yo sí las he mancuernado. Déjala que se vaya, que ella volverá. Déjala que se vaya, que ella volverá. Si amores el ayer, tan celos la traerán. Si amores el ayer, tan celos la traerán. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Ay, ay,
están vendiendo. ¡Échale, bonito!
bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte sonreír. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Stylu. Będziemy się dalej bawić. My wyszliśmy troszeczkę, żeby Państwa tak no, nakłonić jednak do tego, że to jest festiwal muzyki i tańca folklorystycznych, więc liczymy na to, że nie będziecie grzać w tym słońcu tych siedzeń, tych krzeseł i tych ławek, tylko trochę się ruszycie, bo to o to w tym też chodzi, prawda? No właśnie, festiwal polega na tym, żeby bawić się razem zespołem. Żeby poczuć ten klimat i żeby samemu poczuć się członkiem zespołu. A kto wie, czy jeszcze kiedyś tutaj na rynku w Lutomiersku do na żywo muzyki prosto z Meksyku będziemy mieli okazję potańczyć. Więc zostawiamy Państwa w tym klimacie.
Teraz pyta się pan nas. Teraz będzie Bułgaria. Teraz będzie Bułgaria, która przygotowywała taki, no powiedziałabym, bardzo energiczny, energetyczny, bo w porównaniu, żywiołowa, tak. W porównaniu do Ukrainy, która jest bardziej baletowa, jak to pan Wojtek nazwał, zdecydowanie Bułgaria to jest ta z przytupem. Czy rozmawialiśmy dzisiaj troszeczkę również o tym, skąd pochodzą te fragmenty folkloru bułgarskiego? I skojarzyło nam się to troszeczkę z pasterzem, z owcami, z górami. Dobry kierunek idę, panie Wojtku? No, kierunek jest dobry, bo śmiem twierdzić, że wiele z państwa widziało Bułgarię i wie, jak ten kraj wygląda. Myślę, że wiele z państwa widziało Złote Piaski. No właśnie, ale akurat Złote Piaski to jest jakby druga część tej Bułgarii. Tam jest trochę bardziej spokojnie nad morzem. Natomiast oni pochodzą z części północno-zachodniej, gdzie są góry, tutaj od strony Chorwacji. Stamtąd te korzenie. Stamtąd jest ten kij pasterski, ta laska i te takie żywiołowe tańce. Drodzy państwo, warto powiedzieć, że organizatorzy festiwalu, który absolutnie mamy nadzieję, że zapisze się już w kalendarzu imprez w naszym województwie. Ja mam tu na myśli Stowarzyszenie Rozwoju Na Zielono, marszałek województwa łódzkiego, gmina Pabianice, wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, powiat pabianicki, starosta pabianicki Krzysztof Pawura, gmina Lutomiersk, wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, miasto Pabianice, prezydent miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz oraz Gminny Ośrodek Kultury Lutomiersk i Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach zadbali o to, żeby tej różnorodności na festiwalu nie zabrakło. A to dopiero początek, więc się zastanawiam, co będzie w przyszłym roku. No jest taki pomysł i jest taka możliwość. A patrząc tam na wójta, widzę, że on w tą stronę właśnie się kręci, że znowu się spotkamy. Bo ja chciałam, panie Wojtku, powiedzieć, że u naszego wójta wąs zawsze w dobrą stronę się kręci. No, wy go znacie lepiej. Dobrze, a państwo, jeśli jeszcze nie poznali naszych gości z Bułgarii, to jest ten moment. Wielkie brawa! Zespół Zdrawec Bułgaria.
Poradzimy sobie. Teraz, drodzy Państwo, Ukraina. Ukraina, zespół Czeremosz z Ukrainy. Trochę zrobiłeś wywiadu i wiesz, co będą robić tam. Tańczyć, śpiewać, co to konkretnie? Troszeczkę Ukraińców podpytałem. Przedstawią nam teraz taki blok tańców huculskich, a później zatańczą chłopoka. To jest tak jakby na polską rzeczywistość dla naszego rejonu Oberek. Czy ta nasza scena to wytrzyma? Oj, powiem tak. Rozmawiałem wcześniej z Bułgarami, którzy mówili, że jeżeli chodzi o scenę, jest zrobiona tak profesjonalnie, jak mało gdzie. Jak mało? Gdzie? Pięknie. No brawo dla naszych organizatorów, drodzy Państwo. Od wczoraj tutaj już działają. A to jest nie lada przedsięwzięcie, wiecie, bo oprócz tego, że trzeba ich oczywiście gdzieś zakwaterować, uatrakcyjnić im pobyt tutaj w naszej gminie, to jeszcze do tego wszystkiego Bychlew, Pabianice, Lutomiersk, to było wszystko ciężko spiąć, prawda? Powiem tak krótko, pewnie tak. I taniec nas wszystkich połączył, i muzyka, i folk. Także wielkie brawa dla naszych gości z Ukrainy po raz kolejny. Zespół Czeremosz, Ukraina.
Thank you.
Nie będziemy przeciągać. Przed nami Meksyk. A dla Miko i zaśpiewają panowie? Proszę pana, no. Dla pana? Proszę pana, dla Miko i powiedz pan.